poniedziałek 24 lipca 2017 roku. To są wideokomentarze BossFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej instrumentów futures na indeksy giełdowe. Futures S&P 500 znajduje się w rejonie 2461, mniej więcej w połowie zakresu 2462-2475, tuż poniżej lekko padającej średniej z 55 godzin, poniżej której znajduje się średnia z 22 godzin. Mamy zatem impuls taki prospadkowy, ale również w miarę płaską konsolidację, która jest przystankiem po wcześniejszych silnych wzrostach z rejonu 2400, 2410 do 2475. Wybicie się z przedstawionej konsolidacji górą lub dołem powinno jakby odpowiadać za albo przyspieszenie ponownie tej fali wzrostowej, albo za próbę tutaj zrealizowania zasięgu spadkowego, korekcyjnego i byłoby to takie wydłużenie obecnej tutaj fali, takiej lekkiej bias change, która widać podważyła impet wzrostowy na przedstawionych średniach. Co ciekawe, tutaj wskaźnik CCI balansujący w zakresie od 100 dodatnie do 100 ujemnych punktów aktualnie znajduje się tuż poniżej bariery plus 100 punktów, więc jeśli cena wybiłaby się powyżej średniej z 55 godzin, a linia wskaźnika CCI przekroczyłaby poprzednie to ekstremum ponad 140 punktów, to tutaj wzrosłoby jakby prawdopodobieństwo testowania górnego ograniczenia. Analogicznie, jeśli taki stan zostanie podtrzymany, że cena będzie poniżej przedstawionej średniej, a wskaźnik CCI zawróci w dół, to będzie znowu ciążenie na tym dolnym ograniczeniu z poprzednich 50 godzin. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, to tutaj mamy szersze wahanie, czyli większą zmienność, a zatem wyższe ryzyko w układzie H1. Kurs na Dow Jonesie porusza się pomiędzy 21 440 a 21 611. I tutaj jest to zakres z poprzednich 50 godzin, w którym mamy wyraźny impuls taki prospadkowy na średnich z 55 i 22 godzin, które znajdują się w układzie takim wstępującym spadkowym, a linia CCI widać, że ma problemy z wychodzeniem ponad dodatnie 100 punktów, co pokazuje, że podaż jest tutaj wyraźnie silniejsza. Jeżeli chodzi o DAX-a, to tutaj mamy jeszcze większą taką krzywą pochyłą, a jeżeli byśmy narysowali tutaj jakąś styczną do średniej z 55 godzin, to widać, że to jest spore nachylenie w dół. Natomiast rozstawienie pomiędzy 12 564 punkty a 12 134 punkty pokazuje, że tutaj mamy większe ryzyko od właśnie tego na Dow Jonesie, natomiast średnie znajdują się w układzie również spadkowym. Zatem z przedstawionych trzech instrumentów CFD na indeksy giełdowe widać, że tutaj DAX jest najmocniej przeceniony, a najmocniej się skorygował w ostatnich tutaj 50 godzinach, przy czym linia CCI porusza się nieznacznie oscylacyjnie w górę w stronę plus 100 punktów, więc odbicie się od 12.134 pokazało, że ten impet spadkowy jest tutaj niwelowany, nieznacznie oczywiście. I na sam koniec zobaczmy na FPL20. Mamy tutaj zakończenie pierwszej sesji nowego tygodnia tuż ponad minimami z poprzednich 50 godzin, tuż powyżej 2330 punktów, tutaj 2332 to dolne ograniczenie, górne 2394, a ostatnie zmiany z ubiegłopiątkowej sesji dzisiejszej przyniosły przecięcie średniej z 55 okresów przez średnią z 22 okresów w dół, a co na wykresie założyło wstępnie taką projekcję spadkową i oczywiście nie musi dojść do wydłużenia tej jakby projekcji, do wydłużenia korekty spadkowej. Nie musi, tak? Gdyż mamy jakby taki wstępujący sygnał short breakout, on nie jest aktywowany. Przebicie się przez 2332, 2330 prawdopodobnie doprowadzi do większej jakby takiej eskalacji tej siły podaży, natomiast utrzymanie się ponad tą barierą może prowadzić do redukowania tej słabości, która była w ostatnich dniach tutaj nad wyraz widoczna na naszym rynku. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.